Witam Cię, piłkarzu. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą o pewnym temacie. Czy jest już za późno? Parę osób napisało do mnie z zapytaniem, czy jest za późno, abym mógł stać się profesjonalnym piłkarzem. Osoby te były w przedziale wiekowym od 15 do nawet 20 lat. Zadajmy sobie takie pytanie. Czy już jest za późno, mając 20-25 lat, aby zostać zawodowym piłkarzem? Jednak zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, musimy sobie uświadomić, że futbol w tych czasach jest coraz trudniejszy. Co roku poziom jest coraz wyższy, ludzie są bardziej techniczni. Wszyscy praktycznie umieją pełno sztuczek technicznych, jeżeli grają w piłkę. Dzięki odżywkom, dzięki trenerom, dzięki klubom ludzie stają się bardziej wytrzymali. Mają dostęp do większej gamy zdrowej żywności. Futbol jest bardziej dynamiczny w porównaniu do lat 80. lub 70. Zawodowi piłkarze wyglądają teraz jak maszyny, jak genetycznie zmodyfikowani ludzie, ale tak naprawdę tak nie jest. Spowodowane jest to faktem, że każdy z nich ma swojego trenera, ma plan treningowy i przestrzega dobrej, zdrowej diety. Dlaczego jest ważne mieć plan treningowy? Ponieważ jeżeli nie wiecie, czego macie się trzymać, no to będzie Wam trudno osiągnąć coś. Będzie Wam trudno osiągnąć lepszą wytrzymałość, lepszą siłę. Ogólnie zadanie będzie trudniejsze niż piłkarze, którzy są w szkółkach sportowych albo klubach, gdzie są nad nimi trenerzy, którzy mówią im, co mają robić. I ci piłkarze po prostu to wykonują, dostosowują swój styl życia, właśnie stylu życia piłkarskiego, i wykonują tyle treningów, ile trenerzy im każą. Natomiast jeżeli jesteś amatorem, jeżeli nie masz dostępu do kontaktu z trenerem, będzie Ci ciężej i wtedy potrzebujesz właśnie planu treningowego. Mówiąc o planie treningowym, masz link w opisie, gdzie możesz zapisać się do elitarnej grupy sportowców, aby dostać darmowy tygodniowy plan treningowy. Młodzi ludzie w wieku 13, 14, 15, nawet 18 lub 20 lat mają wszystkie szanse. Słuchaj, póki możesz wyjść na boisko, póki jesteś na boisku, póki grasz w piłkę, póki nie odłożyłeś korków do szafy, do piwnicy, do kosza, na strych, możesz zostać zawodowym piłkarzem. Musisz mieć ambicje, musisz trenować, musisz być zaangażowany w to, co robisz, i musisz wierzyć w siebie. Po prostu przestań się zastanawiać. Przestań się zastanawiać, czy zostaniesz prawdziwym piłkarzem w przyszłości, czy zostaniesz mistrzem świata. Przestań się nad tym zastanawiać. Zadaj sobie jedno jedyne pytanie. Jak mogę do tego dojść? Jak mogę zostać prawdziwym piłkarzem? Jak mogę grać w reprezentacji Polski? Jak mogę iść do lepszego klubu? Zadaj sobie to jedyne pytanie, a odpowiedź znajdzie się sama. Reasumując wszystkie punkty. Futbol jest coraz trudniejszy. Potrzebujesz dobrej diety, to znaczy dobrego stylu odżywiania, dobrego planu treningowego. Musisz uczyć się od najlepszych ludzi, nie od trzecioligowców, ponieważ jeżeli chcesz zostać pierwszoligowcem, no to nie będziesz uczył się od trzecioligowca, tylko od pierwszoligowca. Więc jeżeli masz możliwość kontaktu z ludźmi, którzy już coś osiągnęli w świecie futbolu, byli na wyższych stopniach, to automatycznie idź na spotkanie z nimi. Próbuj się z nimi skontaktować, próbuj prosić o rady. Stworzyłem ten kanał, aby Ci pomóc w tym, aby dać Ci wszystkie potrzebne porady do tego, abyś mógł wejść do pierwszoligowego klubu, do drugoligowego klubu, do ekstraklasy lub nawet zagrać w reprezentacji Polski. Musisz dać siebie wszystko. Póki jesteś na boisku, musisz pokazać, że jesteś tu, że jesteś coś warty, że chcesz pracować, że wierzysz w siebie i że osiągniesz coś. Zanim udowodnisz coś komuś, musisz najpierw udowodnić to samemu sobie. Jeżeli jesteś przekonany, jeżeli wierzysz w siebie, uwierz mi, że osiągniesz to, co chcesz. Tutaj Cię zostawiam, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli interesuje Cię więcej, nie zapomnij wejść w link w opisie. Wejdź też na grupę na Facebooku i na mojego prywatnego Instagrama. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz więcej informacji. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.